Od jakiegoś czasu władze miasta zaskakują kontrowersyjnymi pomysłami dotyczącymi budowy i przebudowy dróg. Ulicę Jaworzyńską, jedną z głównych dróg wjazdowych, zwężono, by uczynić z niej strefę spowolnionego ruchu. Zbiorczą drogę południową buduje się, dewastując przy okazji park miejski. Teraz pojawia się kolejny pomysł, by Aleje Rzeczypospolitej stały się niemalże autostradą, bo planowana jest budowa trzeciego, a może i czwartego pasa ruchu. Po raz pierwszy oficjalnie usłyszałem z ust pani wiceprezydent Zienkiewicz informację, że faktycznie Rzeczpospolita ma być przebudowana i nie będzie to dwupasmowa, tylko trzypasmowa, a może i czteropasmowa. W każdym razie ma być poszerzona przynajmniej o jeden pas po roku 2020. Tego rodzaju ingerencja wiązałaby się z koniecznością wycinki setek drzew ciągnących się wzdłuż drogi. Ulica zabudowana jest po obu stronach, a coś kosztem czegoś, więc by można budować dodatkowe pasy ruchu, należałoby zlikwidować aleję spacerową i będące już i tak w tragicznym stanie ścieżki rowerowe. Zapytaliśmy okolicznych mieszkańców, co sądzą o takim pomyśle. Raczej powinny być ścieżki rowerowe, no niestety. Ja używam rower naprawdę, bardzo dużo jeżdżę i to jest mój rejon i ja tutaj korzystam ze wszystkich tych pasów. Przede wszystkim chyba tych ludzi szkoda, którzy tu mieszkają, bo im się autostradę pod domem zrobi. Gdy będzie taki ruch, że takiego na pewno wcześniej nie było. Szkoda mieszkańców, a o wycięciu drzew no też na pewno szkoda. Bo ja jeżdżę sama jako kierowca i tu z tej, właśnie z tej ulicy, tu ze Stasica, trudno wyjechać, albo wjechać nawet. Nie żal pani dziesiątek drzew? Proszę? No trochę żal, ale wie pan, ale tu powinna być szersza jezdnia. Absolutnie. Nie wchodzi w grę. Raz, że to jest piękna aleja, kiedyś była długa, nazywała się zielona, przepięknie. Sądzę, że nie ma aż takiej potrzeby. Aż tak bardzo się nie korkuje, a jednak jest ta ulica jakoś ładna. Jakieś walory przynajmniej widokowe, krajobrazowe są zachowane. Podobnie jak mieszkańcy, przeciwny pomysłowi radny Kupaj na ten temat ma nawet swoją teorię. Jaworzyńską zwężyliśmy do jednego pasa. Chyba zaczyna się okazywać, że brakuje po prostu miejsca przy wjeździe do Legnicy. Trzeba będzie poszerzyć inną ulicę, Rzeczpospolitą. No wszyscy mówili o tym od dłuższego czasu, że to jest no, średni pomysł robienia z ulicy Jaworzyńskiej, głównej ulicy wjazdowej do miasta, strefy uspokojonego ruchu. No i teraz to się odbija nam czkawką. Co dokładnie planują władze miasta, próbowaliśmy ustalić w magistracie. O komentarz poprosiliśmy zastępcę prezydenta Jadwigę Zienkiewicz, ale poinformowano nas, że na ten temat nie uzyskamy żadnych informacji.